5 i Prawda? pół roku, będzie w grupie Liski, także już się nie może doczekać, kiedy będzie chodził do przedszkola. Takie długo oczekiwane też przyjście tutaj. Patrzyli Państwo, jak to przedszkole, że tak powiem, rośnie. Rośnie. Dokładnie tak. My prawie codziennie przejeżdżamy bądź przechodzimy koło przedszkola w drodze do dziadków. Także codziennie sprawdzał, co jest nowego, czy coś się pojawiło. Ja już się śmiałam, że jeszcze chwilę to będzie miał listę i będzie odhaczał, co się nowego pojawiło, a co nie. Bardzo się cieszył z dużego placu zabaw, gdzie będzie mógł biegać, jak to powiedział, że będę mógł się rozpędzić i nie będę się musiał zatrzymywać długo. Także to go też bardzo cieszy. No i przede wszystkim przedszkole jest bardzo nowoczesne, będzie dużo nowych możliwości, myślę. Także mam nadzieję, że on będzie zadowolony. Dzisiaj emocje już są inne, ale na środę, na 2 listopada, ja nie ukrywam, czekam z niecierpliwością na dzieci. Bo uwielbiam dzieci i brakuje mi tutaj tych śmiechu, tych dzieci, gwaru. Więc też czekam z wielką niecierpliwością. Ale te dzieci już tu przyszły i one już się zapoznały z tym miejscem. Tak, bo miałyśmy też dni adaptacyjne, więc akurat w tym tygodniu my z rodzicem mieli możliwość poznania i kadry, i sal, byli zachwyceni. Dzisiaj też mogli przyjść, także widzę, że też im się bardzo podoba. Nowoczesne, funkcjonalne przedszkole, zbudowane szybko z bardzo dobrych materiałów. Potrzebne przede wszystkim, bo 120 dzieci znajdzie tutaj swoje miejsce. Na Malince to jak skarb taki obiekt. Cieszę się, że nam się go udało tak szybko zrealizować, również w oparciu o fundusze zewnętrzne. Dla nas ważna jest polityka prorodzinna, dla mnie osobiście, bo sam jestem rodzicem, więc wiem, co to za wyzwanie po prostu opiekować się dzieckiem, znaleźć opiekę dla dziecka. I cieszę się, że taki obiekt tu na Malince jest i jest też tak fajny, bo czuć i ciepło samego obiektu, i czuć też ciepło załogi tutaj, która tutaj od przyszłego tygodnia rozpocznie pracę. Jestem dumna, że tu jestem, to się przyznaję. A w ogóle ten budynek jest tak przystosowany dla dzieci i niepełnosprawnych. Mamy piękne oświetlone sale, co uważam jest w dzisiejszych czasach jest bardzo komfortowe dla dzieci. Mamy też te pompy ciepła, co też jesteśmy proekologiczni, co jest teraz w tych innych placówkach rzadko jeszcze spotykane. Mamy też tablice interaktywne dla dzieci, więc to też jest coś nowego w każdej sali. Mamy też salę integracji sensorycznej ze sprzętem, więc które pomogą dzieciom z orzeczeniami. Prowadzimy też wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z zewnątrz, jak i dla swoich. Generalnie placówka jest otwarta dla po prostu całego miasta Opola. Zdajemy sobie sprawę, że przez ten rok budowaliśmy to w kompletnie innej rzeczywistości. Sprawy covidowe, wojna, załamanie się rynku surowcowego, załamanie się rynku wykonawczego. Mimo wszystko udało się to z sukcesem zakończyć przed terminem, w jakości, jaką widać. Co najważniejsze dla Pana tutaj właśnie, jeśli chodzi o to doświadczenie budowlane? Na pewno zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt ekologiczny, to jest pierwsze, a drugi to jest to przedszkole całkowicie dostosowane do osób niepełnosprawnych, czyli jest te elementy, to też jest nowość w obiektach tego typu. To są systemy dla osób niewidomych, oznaczenia Braille'a, to są systemy specjalne oświetleń, to specjalna architektura kolorów. Energia pochodząca ze słońca, napędzająca pompy ciepła, napędzająca energię, ciepło odzyskiwane z ziemi, zagospodarowanie wody deszczowej, zbiorniki, które to wszystko recyrkulują. To wszystko są rozwiązania na miarę XXI wieku i to jest wszystko, to jest zastosowane. Rozpędziliśmy się, tak, budujemy drugie przedszkole, podobne, bliźniacze w zasadzie po tej drugiej stronie Odry, na Zaodrzu. Tam też rosną kolejne osiedla, przybywa Opolan, więc cieszy to, że miasto jest tak atrakcyjne, przyciąga młodych ludzi, również ci, którzy tu mieszkają, kupują nowe mieszkania, przenoszą się, jednym słowem urządzają swoje gniazda, które potem na lata zwiążą ich z naszym miastem. To dobrze świadczy o mieście i cieszę się, że możemy odpowiedzieć na te podstawowe potrzeby, te prorodzinne, budując kolejne przedszkole. Wszystko mi się podoba. Mamie też się podoba? Mnie się bardzo podoba to, że budynek jest przestronny, nowoczesny, dobrze wyposażony i z tego, co słyszałam, będzie wspaniała kadra. To jest dla mnie najważniejsze. Trzeba dbać o to, żeby dzieci były wszechstronnie rozwijane. Poza tym, żeby zadbać o potrzeby różnych dzieci. I mam wrażenie, że to jest takie miejsce, które będzie nie tylko dla dzieci, które mają jakieś specjalne potrzeby swoje rozwojowe i edukacyjne, ale też dla dzieci, które po prostu potrzebują rozwoju. Co zrobiło na Pani największe wrażenie teraz po wejściu i po tym pierwszym oglądzie? Jeszcze się dobrze nie rozejrzałam, natomiast widzę, że to są takie sale, które mają potencjał, że można tu dużo zrobić z dzieckiem, że to jest sala, która będzie pracować z dobrym pedagogiem i będzie dobrze wykorzystana. No i salka sensoryczna na pewno.
to jest coś, co będzie na pewno wykorzystywane na co dzień dla różnych dzieci. Ja mam nadzieję, że każdą grupę dzieci będą lubiły. Mamy kotki, mamy biedronki, mamy liski, mamy motylki, więc uważam, że i pszczółki, więc mamy dużo takich fajnych zwierzątek, więc myślę, że dzieci w każdej tej grupie się bardzo wczują w swoją grupę. Na to liczę.